Witam Państwa na konferencji po meczu Mistrzostwa II Ligi Wschodniej pomiędzy Pogonią Siedlce i Wisłą Płock. Pan trener Marcin Kaczmarek, szkoleniowiec zespołu z Płocka. Pan trener Piotr Szechowicz, trener Pogoni i Adam Czerkas, zdobywca dwóch bramek w dzisiejszym meczu dla drużyny gospodarzy. Proszę o komentarz do dzisiejszych zawodów trenera gości. Bardzo proszę, panie trenerze. Przede wszystkim dziękuję trenerowi za to spotkanie. Myślę, że kibicom mecz mógł się podobać. Ja ze strony szkoleniowej mam na to troszeczkę inne spojrzenie. Uważam, że oczywiście zespół Pogoni zagrał bardzo agresywnie w pierwszym fragmencie spotkania i był zespołem lepszym. Natomiast muszę to podkreślić, rzadko to robię, ale bramki straciliśmy po dwóch kompromitujących błędach sędziego. I podkreślę to jeszcze raz, kompromitujących, bo nie było rzutu rożnego, po której padła bramka i faul na zawodniku. I mamy to na wideo już, także zobaczyć. Faul na zawodniku gospodarzy był metr przed linią pola karnego. I abstrahując oczywiście od tego, że patrzymy na to, w jaki sposób graliśmy w tym fragmencie spotkania krytycznie. Ja się oczywiście z tym zgadzam, natomiast błąd jest zawsze błędem, a wielbłąd wielbłądem, a to były wielbłądy. W drugiej połowie udało nam się strzelić dwie ładne bramki. Potem zabrakło koncentracji w prostym rozegraniu, żeby gdzieś tam poszukać jeszcze jakiejś sytuacji. Uważam, że z perspektywy tego, jak ten mecz się toczył, to znaczy, że przegrywaliśmy na wyjeździe 2-0, zdołaliśmy zremisować, to trzeba ten punkt uszanować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, trener Piotr Szechowicz. Ja na początku chciałem pogratulować trenerowi zespołu. Oczywiście życzę awansu do pierwszej ligi. Uważam, że na chwilę obecną to był najlepszy zespół, z jakim graliśmy tutaj na wyjeździe. Jeżeli toczy się o mecz, oczywiście nasza taktyka dzisiaj była może, można było zobaczyć, wyszliśmy na dwóch napastników bardzo agresywnie na zawodników Wisły Płock. Wiedzieliśmy o tym, że jeżeli będziemy grali agresywnie i w miarę wysoko, nie pozwolimy się zepchnąć do tyłu, bo wiadomo, że zespół trenera Kaczmarka jest bardziej doświadczonym zespołem niż my tutaj mamy w Siedlcach. To będzie dobrze. No trudno, dostaliśmy czerwoną kartkę. Nie mam pretensji tutaj do zawodnika. Zespół w drugiej połowie wiedzieliśmy o tym, że już tak agresywnie nie będziemy grali. No musieliśmy dokonać korekty, poprzesuwać, tym bardziej, że jeszcze Adam musiał zejść. Więc zostaliśmy nominalnie zepchnięci do defensywy i praktycznie w drugiej połowie, można powiedzieć, oprócz całych fragmentów gry, nie zagroziliśmy zespołowi z Płocka. No cóż, punkt się dopisuje, trzeba szanować ten punkt. Czy to wynik jest sprawiedliwy, nie mnie to oceniać, to już jest historia. Oczywiście. Historia. Mecz się odbył. Myślę, że kibice, ci, którzy tutaj dzisiaj przyszli, a było ich myślę, że sporo, na pewno byli zadowoleni z tego występu. Dziękuję bardzo. Dziękuję trenerowi. Proszę też o ocenę dzisiejszych zawodów Adama Czerkasa. Dzień dobry, witam. Ja mogę jedynie powiedzieć o pierwszej połowie, bo drugiej nie widziałem w ogóle. Żałuję tylko tego, że znowu przytrafiła mi się jakaś kontuzja, nie mogłem do końca pomóc drużynie. Pierwsza myśl, jaka mi się nasuwa, to Wisła, Płock, chyba, jak można tak powiedzieć, że leży mi. Pamiętacie chyba moją bramkę z biodra? Też była przeciwko Wiśle, była też pół roku temu w Płocku. Ale przed meczem o tym nie myślałem. Po prostu tak się to wszystko ułożyło. Cieszę się, że strzeliłem dwie bramki, bo w tej rundzie jeszcze w ogóle nie mogłem trafić żadnej. A i tyle. Dziękujemy Adamowi. No i proszę teraz tradycyjnie o zadawanie pytań. Tradycyjnie Mirosław Buczek, na Siedlecki. Panie Piotrze, w tym tygodniu widzieliśmy dwie różne pogonie. W świcie pogoń nijaka, mówiąc delikatnie. Dzisiaj pogoń walcząca, pogoń atakująca i pogoń również umiejętnie się broniąca. W porównaniu do świtu to wie pan, tak jakby grała pierwsza liga z trzecią ligą dzisiaj. Po pierwsze, czym pan zmotywował
Po drugie, dlaczego Pogoń tak, zawsze tak nie gra jak dzisiaj? Dlaczego nie gra zawsze tak, tak ofensywnie jak dzisiaj, bo mimo że był przeciwnik bardzo silny, zespół był ustawiony wybitnie ofensywnie jak na ostatnie ustawienia Pogoni. Wie pan co, ja jestem takim trenerem, że oprócz tego, że obserwuję przeciwnika, to szatnie dzisiaj przed meczem, co Adam może potwierdzić, pogadaliśmy sobie wewnętrznie, jak chcemy zagrać. Czy chcemy zagrać ofensywnie, czy chcemy zagrać defensywnie. Z drugiej strony widzieliśmy, jak dobrze gra zespół pana Kaczmarka ataki pozycyjne, ale też jak szybko wraca kontrataki, więc tu była szansa na tę grę ofensywną. No cóż, no, dzisiaj chłopcy wykonywali te zadania bardzo dobrze, jeżeli chodzi o mecz ze Świtem. No jakoś tak mamy w tej rundzie, że jak w tamtej rundzie żeśmy, powiedzmy, z tymi dolnymi partiami wygrywali i punkty zdobywaliśmy, to znowu z górą mi bardzo nam szło. Dzisiaj w tym roku idzie nam odwrotnie. No to się charakteryzuje zresztą. Zespół trenera Kaczmarka tych punktów gdzieś tam z tym dołem też gdzieś tam powoli gubi, ale nie tak jak ten. No to jest przypadłość, tak. No. Nie wiem, czy po prostu jak mikrocyk ustalamy, że zawsze tak patrzę na te mecze środowe, bo to były te mecze wszystkie środowe i z Concordią, i z Motorem, i z ze Świtem. No zawsze z tych meczów nie przywieźliśmy punkt tylko z Elbląga, ale też wyglądaliśmy tam słabo, więc pytanie jest, do mnie się zastanawiałem, czy po prostu jednostki, które po prostu włożyliśmy, czy spowodowały tak, że jak pan zauważył, że zespół był taki no nijaki, taki bezbarwny, jak ja to nazywam. Tutaj o dziwo w Siedlcach gra się nam zdecydowanie lepiej. Gdy pan porównał tamtą rundę, no ciężko nam się zdobywało punkty u siebie, łatwiej nam się zdobywało te punkty na wyjeździe, a teraz jest wręcz odwrotnie. Niesieni jesteśmy publiką, nie wiem, tym boiskiem, tym chłopcy sami powiedzieli, że lepiej się im teraz gra w Siedlcach niż pół roku temu. No cóż, no, to jest dobre pytanie na dalsze się zastanawianie, tak? Czy dlaczego tak? Co zrobić, żeby tak było zawsze? Wie pan co, my do końca, a teraz będziemy, myślę, że ten punkt, myślę, że brakuje nam pewnie z 5 punktów, może 4 punktów do tego nominalnego utrzymania, o którym wszyscy mówią. Być może, że 38 punktów też da utrzymanie. Natomiast, no cóż, no, na pewno zobaczycie Państwo, że my gramy w dwóch systemach, tak jak powiedziałem, tak? I z dwójką napastników i z jednym napastnikiem, w zależności od tego, jak jest. No, wiadomo, że Adamowi dużo łatwiej się gra, gdy ma do pomocy drugiego napastnika, bo ma tylko jednego obrońcę do ataku i łatwiej mu wychodzą te ataki, natomiast no, jak jest osamotniony i powiedzmy nie ma tego wsparcia ofensywnego pomocnika, to tak jest, ale to nie ma znaczenia, bo tak sam trener powie, że czy gra się jednym napastnikiem, czy pięcioma napastnikami, trzeba po prostu wiedzieć, jak zaatakować, jak przesunąć i wtedy to jest. System jest tylko pewnym ciągiem zdarzeń, po których na sobie postępują. Natomiast na boisku, jak pan sam dobrze wie, panie redaktorze, jest rola troszeczkę też przypadku, złego ustawienia, czegoś tam. No i tak to przeciwnika też, dokładnie, więc można to zmienić. No, na pewno mówię, no, chłopcy dzisiaj dali z siebie wszystko, to co mogli. Zresztą w tych meczach chyba tutaj pan też potwierdzi, że no, na pewno zawsze było zaangażowanie. Nie można powiedzieć, że nie było zaangażowania. Natomiast no mówię, no, czasami nam coś tam przeszkadzało, czy ten trening, też nad tym się trzeba zastanowić. Mam jeszcze pytanie do trenera gości. Piotr Czechowicz pogratulował panu awansu do pierwszej ligi. Czy pan już czuje się pierwszoligowcem? Trenerem drużyny pierwszoligowej? Nie usłyszałem od pana trenera takiej gratulacji, ale chciałbym, żeby... Życzyłem awansu. Gratulacje zawsze są po wykonanym zadaniu. Ja źle usłyszałem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest jeszcze sporo przed nami, sporo spotkań. Na pewno mamy swój cel. Będziemy do niego dążyć bardzo konsekwentnie. Natomiast ja nie lubię takich sytuacji, bo wszyscy od jakiegoś czasu mówią mi, że my jesteśmy już w pierwszej lidze. Ja chciałbym zaznaczyć, że jest kilka zespołów, które nie tylko z naszej grupy, ale z innych grup, chociażby Row Rybnik już był w pierwszej lidze 3 tygodnie temu. Kojarzmy, 10 punktów przewagi. Teraz jest na trzecim miejscu. Także ja z doświadczenia wiem, bo akurat udało mi się kilka tych awansów w życiu zrobić, że to nie jest takie proste. Każdy chce, a nie wszystkim wychodzi.
Także mam pełną pokorę do tego. Dziękuję. Bardzo proszę. Kolejne pytania? Chciałbym dodać, panie redaktorze, że oczywiście z Marcinem znamy się już długi okres czasu. Razem leżyliśmy w tym samym szpitalu, gdzie byliśmy operowani. A nie w tym samym łóżku? Nie, nie, w tym samym łóżku, nie. Znamy się od tamtego czasu i raz z sympatii do Wisły, drugi raz oczywiście z szacunku do przeciwnika i do Marcina, to pracę, którą wykonuje, bo dobrze wykonuje i naprawdę życzę im, w sercu gdzieś tam zawsze jest ta Wisła, w której pracowałem, jestem jej kibicem, żeby awansowali do pierwszej ligi, na pewno za grę i za możliwości, które mają w Polsku, na pewno zasługują, żeby awansować. A toczy się im uda, to jeszcze chyba zostało, nie wiem, 8 kolejek do końca. Niech słowo stanie się ciałem. Bardzo proszę, kolejne pytania. Proszę. Maciej Wiącek, rzecznik Wisły. Mam pytanie do obydwu panów, obydwaj, oceniając wynik, powiedzieliście, że należy szanować punkt. To tak uczciwie, czy należy bardziej się z tego punktu cieszyć, czy raczej obydwa jesteście troszeczkę rozczarowani? Na pewno, biorąc pod uwagę okoliczności, to dobrze wiesz, Maciej, widziałeś tych spotkań, przepraszam, że tak kolokwialnie jesteśmy na tej oczywiście. Tych spotkań w życiu mnóstwo. Jeżeli w meczu wyjazdowym przegrywa się 0-2, to zawsze trzeba w jakiś sposób uszanować. Natomiast jeżeli odrabia się w 3 minuty i ma się jeszcze 30, tam chyba 5, 40, brać, 38, 38 minut grając w przewadze, to liczy się na to gdzieś tam po cichu. Natomiast tak jak mówię, ja mam naprawdę bardzo dużo pokory do tego, co robię i do tego zawodu i zdaję sobie sprawę, że czasami zachłanność to jest pierwszy stopień do piekła i tutaj ja się bardziej martwię z tego, że na przykład Paweł Magnę, który grał w zasadzie, można powiedzieć, bezkontaktowo w tym meczu, bo nie widziałem jakichś fauli specjalnych, dostaje żółtą kartkę, gdzie tylko pyta sędziego, dlaczego rzut rożny był w tą, a nie w drugą stronę, skoro zawodnik gospodarzy wbija piłkę. No to jeżeli za takie coś się dostaje kartkę, jest nasz kluczowy piłkarz, ma już 11 chyba, to ja się tym martwię bardziej, a nie zastanawiam się, czy martwię się bardziej tym, że daliśmy sobie narzucić styl gry pogoni w pierwszych 15 minutach. Tym się martwię, bo byliśmy na to przygotowani, przynajmniej teoretycznie. Pamiętaj, także, Paweł brzydko sformułował to pytanie i dlatego został. Dobrze, tyle, trener Kaczmarek, proszę. Piotr, też tak. Maciek, z przebiegu meczu, tak jak tutaj trener to ocenił, myślę, że no, grając te 37 już minut, broniąc wyniku 2-2, należy się cieszyć. No, nie mieliśmy już tam, tak jak powiedziałem wcześniej, już jakiś tam armat, żebyśmy mogli przystąpić dalej. Ja szanuję punkt, powtarzam, zawsze po to powtarzałem. Punkt się dopisuje, punktu się nie odejmuje, a tym bardziej z liderem, jeżeli się grało, mamy spokojnie. Tak, no cóż, no, trzeba się cieszyć, tak? Ja powtarzam jeszcze raz, no, Marcin jest trochę zasmucony, że żałuje z tego punktu, ja wręcz przeciwnie, że się cieszę, więc jest znowu na remis. Względnie wszyscy zadowoleni. Tak jest. Czy jakieś pytania jeszcze są? Nie ma? Ja mam pytanie, bardzo proszę. Beata Głozek, portal Spin, Siedlce. Panie trenerze i panie Adamie, no to co będzie z tą kontuzją? Jakaś poważniejsza, czy nie? Czy gra? Dzisiejsze. Czy gramy dalej? Wie pani co, Adam jest bardzo specyficznym zawodnikiem w prowadzeniu. Dopiero możemy to określić w piątek, czy on będzie się nadawał do treningu, czy nie będzie się nadawał do treningu. Ale są tacy zawodnicy, wie pani, w wielu klubach, że Adam, jak przepracował o dziwo cały okres przygotowawczy, nie mając kontuzji, to teraz więcej czasu musi poświęcać na odpoczynek, żeby się zregenerować dobrze na następne spotkanie. Może sam zainteresowany coś powie na ten temat. To znaczy, nie mam rentgena włoskich, nie wiem co mi się dzieje, ale może w tym tygodniu jakoś się wybiorę na USG i to potwierdzę. Także tyle. No niestety nie dałem rady naprawdę dokończyć tego meczu bodajże w 30 minucie już poczułem ból i zazwyczaj takie bóle się ignoruje, ale on się nasilił i musiałem zejść, już byłem w 40 czy w minucie do zmiany, ale poczekałem połówki i podjęliśmy decyzję o zmianie. Są jeszcze pytania? Nie ma? Dziękuję panu trenerowi.